Pierwsza sobota października. Tajemnica światła. Ustanowienie Eucharystii. Maryja jest dla nas niedoścignionym wzorem miłości i natchnienia podczas każdej naszej komunii eucharystycznej. Święty Jan Paweł II. Pierwsza sobota miesiąca. To nasz dzień spotkania z Maryją, nasza tradycja przychodzenia do niej, odpoczywania przy niej, rozważania jej życia, uczenia się od niej. Wprawdzie jesteśmy zajęci, zapewne zmęczeni, jednak chcemy ten czas dać Matce Bożej. Znaleźliśmy czas dla niepokalanego serca Maryi. Uznajemy, że zaproszenie to jest dla nas ważne, na tyle ważne, że przyszliśmy tutaj mimo wszystko. Jesteśmy wdzięczni za ten czas. I nawet jeśli zdarza się nam znużenie, zniechęcenie, to samo przyjście tutaj jest pewnym aktem zawierzenia, że warto znaleźć czas na rozważanie życia Jezusa i Maryi w pierwszą sobotę miesiąca. Pocieszycielu święty, Duchu prawdy i miłości, Duchu Bożego pokoju, Ty właśnie kształtowałeś niepokalane serce Maryi. Ty wychowywałeś wszystkich błogosławionych i świętych. Ty możesz wszystko. Tacy ludzie jak my, tak zranione ludzkie serca, nie są dla Ciebie żadną przeszkodą do działania. Ty możesz nas uleczyć. Ty możesz nas uwolnić, podnieść. Ocal nasze serca przed zwątpieniem, obojętnością, rozżaleniem. Jesteś nam bardzo potrzebny. Duchu Boży, przyjdź do naszych serc, do naszych rodzin. Jezu dobry, miłosierny i łaskawy, chcemy zbliżyć się do Twego najsłodszego serca, jak Twoja matka. Ty, lekarzu serc ludzkich, wiesz, że nie potrzebują lekarza zdrowi, a my właśnie słabi i chorzy jesteśmy. Ulecz nas. Przyjmij nas do swego serca, bo jesteśmy zmęczeni, utrudzeni, zbyt często bezradni. Dziś różaniec podaje nam do rozważania kolejną, bardzo ważną dla nas tajemnicę Chrystusa. Eucharystię. Zbawiciel, przyjaciel ludzi, pozostawił nam siebie samego dla naszego uzdrowienia, wzmocnienia, wsparcia. Co o ustanowieniu Eucharystii mówi nam Ewangelia? Może dziwić nas nieco ten opis. Być może odczuwamy pewne skrępowanie, czytając relacje ewangelistów. Apostołowie przecież nie rozumieli swego mistrza w czasie ostatniej wieczerzy. Słuchali, ale wiele z jego słów zrozumieli dopiero po dłuższym czasie. Potrzebowali zesłania Ducha Świętego, aby przyjąć słowa Jezusa. Być może nie byli w stanie przyjąć niezwykłości, wyjątkowości tego wieczoru. Najważniejsze wydarzenie odbywa się w wynajętej sali. Uczniowie przygotowują wszystko, co trzeba, zgodnie ze zwyczajem, do uroczystości. To przecież Pascha. Czy nie zastanawia nas, dlaczego Jezus pozwala wziąć udział w tak wyjątkowej wieczerzy temu, który zdradzi?
Czy my sami zaprosilibyśmy kogoś, o kim wiemy, że nie można mu ufać? Jezus jednak z całą świadomością siedzi przy stole koło kogoś, kto go wyda na cierpienie, upokorzenie, śmierć. Dlaczego? Apostołowie się smucą, jak mówi Pismo Święte. Pytają z nadzieją i obawą jednocześnie o siebie. Może jednak nie ja? Chyba nie ja. Chyba nie ja, rabbi. Jak często się zarzekamy, ja bym nigdy, jak można, nigdy bym tego nie zrobił. Apostołowie już wiedzą, że nie są przewidywalni sami dla siebie. Już wiedzą, że nie mogą oni sami na sobie polegać. Ta skromność, pokorne przyznanie się do swej słabości powinny nas przygotować do odważnego rachunku sumienia, do stanowczej i zdecydowanej rezygnacji z zarzekania się, że my nigdy czegoś byśmy nie zrobili, od efektownego gorszenia się kimś obok. Apostołowie jednak szybko przechodzą do spierania się, kto z nich uchodzi za największego. Jeszcze przed chwilą Jezus wygłasza słowa, których nie rozumieją. Mówi o swojej krwi i swoim ciele. Ostrzega, że jeden z nich go wyda. A tu już dziwne rozmowy o hierarchii i zasługach. Przykro naprawdę. Przykro byłoby każdemu z nas na miejscu Jezusa. On chce dać siebie, mówić o sprawach najważniejszych, a oni ciągle o tym samym, kto z nich ważniejszy, kto pierwszy. Cierpliwość Jezusa rzeczywiście jest nie do zdarcia. Tłumaczy, wyjaśnia, łagodzi, wskazuje, uczy. Jak inaczej przyjmowała Jezusa Maryja? Ona uwierzyła na słowo anioła. Przyjęła Jezusa całym niepokalanym sercem, duszą, ciałem, umysłem. Ona od razu ucieszyła się obecnością Bożą, nie rozważając, czy jest większa od innych kobiet, od innych ludzi. Nie ustalała hierarchii. Nie prosiła o pierwsze miejsce. Nie porównywała się z nikim. Była szczęśliwa. Czuła się błogosławioną, otrzymując tak wielką łaskę. Jak jest z nami? Jak my przyjmujemy Jezusa? Czy otwieramy swe serce? Czy jesteśmy gotowi wyrzucać ze swego serca wszystko, co przeszkadza nam przyjąć Boga samego? Kiedy wiemy, że niedługo przyjdą ważni goście, sprzątamy. Wypada posprzątać, wynieść śmieci, pozbierać coś ze stołu, odkurzyć, odświeżyć, pozamiatać, wytrzeć. Czy myśląc o spotkaniu Jezusa w Komunii Świętej, odświeżamy nasze serca? Może drobne, ale złe nawyki? Czy tylko zamiatamy pod dywan? Czy wycieramy nasze uczucia? Czy pielęgnujemy stare żale, dawne urazy? Czy sprzątamy regularnie nasze życie ze względu na Jezusa, na nas samych? Spójrzmy prawdzie w oczy. Jak dbamy o siebie samych? To możliwe, że nasze drobne nałogi są jakimś sposobem na pocieszanie się w trudnościach. Być może to nasz wentyl bezpieczeństwa w zbyt napiętej i trudnej codzienności. Jezus nie wymaga od nas, byśmy żyli bez żadnej pociechy i wsparcia, ale to Jezus w Najświętszym Sakramencie chce być naszym pocieszycielem. To Jezus chce być naszym księciem pokoju. To On chce nam wynagradzać
i pocieszać. Dajmy się Mu pocieszać. Naprawdę pozwólmy się Mu pocieszać i uspokajać. Właśnie od Niego oczekujmy tego, czego nam najbardziej potrzeba. Dajmy sobie czas na pocieszenie się Jezusem, Jego kojącą obecnością, Jego czułą miłością. To możliwe, że nasze żale są naprawdę bardzo słuszne i uzasadnione. Bardzo prawdopodobne, że nas skrzywdzono, że nas zraniono dotkliwie i mocno. Jezus nie neguje czyichś win, nie wymaga, byśmy udawali, że nic się nie stało. Ale czy nasze żale nie zajmują za dużo miejsca w naszym sercu? To On chce być uzdrowieniem naszych ran. To On w Najświętszym Sakramencie chce być lekarzem naszych dusz. Pozwólmy Jemu się dotykać, badać, oczyszczać, leczyć, uzdrawiać, dbać o siebie. On najlepiej się nami zajmie, On zna cierpienie serca i ciała, poznał wiele upokorzeń, był niezrozumiany, pogardzany, wyśmiewany, cierpiał także za nas, poniósł wiele ran i krwią Jego ran jesteśmy uzdrowieni. Pokażmy Mu spokojnie i bez wstydu nasze rany. Pozwólmy Mu zająć się naszym ciałem i naszym sercem. To możliwe, że wszelkie nasze uczucia są usprawiedliwione, czy jednak nas nie niszczą, nie osłabiają. Czy może moglibyśmy dać sobie szansę choć na chwilę odpoczynku przy Jego sercu? Czy możemy choć krótko wesprzeć się Nim? Także On nieraz przyjmował pomoc, prosił o wodę niechętną Samarytankę, niechętnego do pomocy Cyrenejczyka. Pozwólmy Mu, nawet niechętnie, by nam pomógł. Dajmy sobie chwilę wytchnienia przy Nim. Niech On się nami zajmie. Niech na chwilę, choćby krótką, nasze uczucia wyciszą się, zamilkną, uspokoją, zasną przy Nim. Oczywiście wiemy to zbyt dobrze. Nie umiemy Go przyjmować tak jak serce niepokalane, jak Maryja. Całym sercem, całym umysłem, całą duszą zajęta Jezusem. Nie zasłaniajmy się jednak tak szybko niemożnością naśladowania niepokalanej. Przecież Jezus sam uznawał, że możliwe jest uczenie się od Niego i od Maryi. Matka Boża prosi, by rozważać życie Jezusa i jej samej na różańcu, by uczyć się od niej. Jezus daje się w Eucharystii. Spójrzmy uważnie na ludzi przystępujących do Komunii Świętej. Oto oni, ludzie Jezusa, ludzie, za których umarł Jezus, którym chce się dawać, a oni zgadzają się Go przyjmować. Spójrzmy na nich. Czy się nam podobają? Czy my byśmy ich wybrali? Pamiętajmy, oni nie muszą się nam podobać. Tylko Jezus zna ich serca. Oni tu przyszli dla Niego, zaproszeni przez Niego. Czy pamiętamy, że spotykamy, znamy ludzi tak ważnych dla Jezusa, tak bliskich Jego najsłodszemu sercu? Jedyną osobą, która przyjęła Jezusa w sposób nieskalany, pełny, jest Maryja. Wszyscy inni uczą się, otwierają jak umieją. Upadamy i wracamy.
To dobrze, że wracamy. Przyjmijmy nasze życie jako drogę do Jezusa, w czasie której karmimy się Jego ciałem. Prośmy o nasze rodziny. Módlmy się za naszych bliskich. Przyjmujmy komunię świętą w ich intencji. Prośmy Ducha Bożego, słodką serce radości, Ducha Uświęciciela, Ducha mocy, niech nas oczyszcza poprzez Słowo Boże, przez sakramenty, niech nas wychowuje, kształtuje. Niech nasze serca będą podobne do niepokalanego serca Panny, które wierzy Bogu, uwielbia Boga, ufa Mu i miłuje. Amen. O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.